W tym odcinku otworzę 100 skrzynek na moim serwerze n1mc.pl z okazji najnowszej aktualizacji, która weszła 1 maja na start majówki. Przy okazji opowiem wam o zmianach i poklepiemy kilku bambików. No siema, jako że wyszła nowa aktualizacja na boksa naszego, która już teraz jest aktywna i możecie na niej grać, to stwierdziłem, że zrobimy sobie mały opening i poopowiadam wam, co tutaj na naszym boksie się zmieniło. Nowa osoba, która wchodzi na serwer, musi się zapoznać z dwoma NPC-tami, czyli codzienna nagroda i nagroda z Discorda, więc po prostu wchodzicie i sobie odbieracie kaskę. W momencie aktualizacji nagrody z Discorda dostały 10-krotnego boosta, więc jak tutaj były 400 tysięcy do wygrania, tak teraz są ponad 4 bańki za 27 dni. W sumie tutaj jest jakieś, ojeju, nie wiem, ze 100 bańek do wygrania. A druga kwestia to jest oczywiście nagroda z Discorda. Oczywiście czemu nagroda z Discorda? Bo dostaniecie za nią klucz epicki. Po prostu za friko, za to, że gracie. Wchodzicie na dc.n1mc.pl, szukacie kanału hashtag nagroda, tam wpisujecie swój nick i przychodzicie tutaj i odbieracie ją po 3 godzinkach grania. Myślę, że to jest całkiem spoko, tym bardziej, że skoro jest nowa aktualizacja i ja robię opening, to oznacza, że skrzynki zostały zaktualizowane. I teraz sytuacja jest taka, że set nieznanego jest w skrzynce rzadkiej. W skrzynce epickiej jest set 27, który był najlepszym setem na serwerze, oraz 25, a w skrzynce N1MC jest set 31, czyli aktualnie przedostatni set. I w tym Kill of N1 i miecz N1. O Kill of'ie jeszcze za chwilę pogadamy, bo wiąże się z nim jeszcze jedna kwestia, ale to wam jeszcze później opowiem. Teraz skupmy się na jednej rzeczy. Tak jak mówiłem, mamy tutaj 100 skrzyneczek do otworzenia, także zaczniemy sobie od tej podstawowej, czyli najgorszej, czyli AFK, i w sumie, która nie jest już aż taka najgorsza, bo macie Kill of 21 i miecz 21, zostanie na AFK-u, zaznaczam, jakieś tam duszyczki, macie szansę na rangę VIP za friko, jakieś tam ultrafioletowe monety i uwaga, klucze, tak jest, 3 klucze, epicki, rzadki i boosterów, który chyba, według mnie osobiście, jest chyba najlepszą nagrodą z tej skrzynki. Sytuacja jest prosta, stoicie sobie tutaj, ale zmieniła się jedna rzecz, a mianowicie, aktualnie, stojąc na strefie AFK, dostajecie również expa. Dokładnie expa potrzebnego oczywiście do perków i do magicznych butelek, którego uzyskacie za stanie na strefie AFK. 1000 poziomów potrzebujecie na magiczną butelkę, a za minutę bodajże stania, z tego co ja dobrze pamiętam, jest po prostu dodatkowy level, więc zostawiacie sobie postać, rano przychodzicie, levelki do magicznej butelki macie, a my po prostu przejdziemy już sobie do openingu. Także na szybciora sobie kliknę te 20 tutaj skrzyneczek. Okej, 21 dusz. Co jest? No jest. A tego... tego się przyznał, że się nie spodziewałem. Drobno mi voucher na rangę VIP. Tak wygląda dropik oczywiście z naszej skrzyni AFK. Trochę kilofików, trochę mieczy, trochę duszyczek i voucher na rangę VIP. A, dropnął mi klucz rzadki. O, teraz zauważyłem. Jeszcze chciałbym sprawdzić jedną rzecz. Ile taki voucher na VIP-a? 50 milionów. Czyli widzicie, zostanie AFK, na AFK właśnie zrobiłem 50 milionów, a top 3 na serwerze ma 60 milionów. Skrzynia AFK mamy za sobą. Po aktualizacji zazwyczaj też mocno skaczą do góry dusze. Dusze, które wykorzystywane są do perków, ale tu widzę, że one jeszcze nie wzrosły chyba. Ewidentnie one jeszcze nie podskoczyły, więc nie są aż tak rozchwytywane, a powinny w mojej opinii podskoczyć, powinny. No, 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 także wbijajcie, wbijajcie, bo no za friko macie tutaj taniutkie dusze na perki. A my możemy przejść do kolejnej skrzynki i będzie to skrzynia rzadka. Tutaj już się trochę ciekawiej robi, też mamy voucher na rangę VIP, perłowe monety, tutaj mamy jakiś milion, to mamy 2 miliony, mamy klucz epicki 24 i tutaj jakieś narzędzia 26. Dobra, klikniemy sobie pierwszą, spodnie 24 i przeklikamy sobie na speedrunie. Jestem ciekaw tylko jednej rzeczy, okej, kluczyka żadnego mi nie dropnęło, łopata, łopata, o, nice, dropnęła mi łopata krasza. Tutaj z tych rzeczy nic ciekawego. Miecz krasza, 26, co jest? Ej, dobra, ale farcik niezły, nie? No ty, nie spodziewałem się, że to aż tak pozytywnie. No co prawda, killów nam nie poleciło 26, ale łopata i miecz? No way, tego się nie spodziewałem. No i teraz przechodzimy do mojej ulubionej skrzyneczki, czyli skrzynki boosterów. Kto nie znał, to na szybciutko powiem. Macie tutaj boostery doświadczenia, macie tutaj boostery dropu, macie boostery zabójstw. Także całkiem spoko, przy okazji jakiś MVP i błogosławieństwa. Dobra,
Tak więc ja wskakuję w skrzyneczkę, otwieram na szybciutko T20 i zobaczmy, co nam tu poleciało. Błogosławieństwo Kowala to jest bardzo spoko, czyli w momencie, jak nam pada secik, to automatycznie odnawia nam 20% z niego. To jest całkiem OP. Nie tracimy rankingu, to również jest OP. I błogosławieństwo, czyli więcej itemów po deadzie jest nam zwracanych, które z automatu mogę sobie załadować do tego odcineczka, czyli pyk, załadowałem błogosławieństwo ekwiwunku. Jak widzicie, pod tabelą mi się ono wyświetliło. Załadujemy sobie błogosławieństwo Kowala, błogosławieństwo rankingu. Wszystkie trzy błogosławieństwa, jak widzicie, mamy pod tabelą aktywne i tak możecie sprawdzać, czy coś wam się skończyło, czy też nie. A jak wygląda sytuacja z boosterami dropu? Zobaczmy. Boostery dusz. Okej, 900% na 5 minut. Co jest? Okej, jakieś boostery drop. Co? Ciekaw jestem, ile w te 20 minut wyrąbiemy dzisiaj, nie? No nie, no nie ma bata, ja to muszę przetestować. Ile w 20 minut na 400% wykopiemy sobie XP-ka do butli doświadczenia, także ja sobie to na razie schowam, żeby mi to aż tak nie wisiało tutaj, także to sobie przerzucam tutaj. No i przechodzimy teraz do skrzynki epickiej. W skrzyni epickiej również na szybciutko, bardziej skupimy się na tej następnej. Okej. Wow, szybkość. Najsik. Enchantik nam dropnął, mamy elytrę. Git, tego mi brakowało. Mamy hełmik 25, więc mogę już sobie to spokojnie założyć. Więc te hełmiki nie będą nam już potrzebne, to sobie szybko wywalimy. Mamy seciki 27. Kurde, i to tak solidnie nam poleciało z tej skrzynki. 16 perłowych monet. Dobra, ja w automatyczną sprzedaż i wymiankę włączę. Dobra, ile z tych 16 perłowych monet dostaniemy? Sprzedajmy to. Ile? 4 bajki. Ej, nice. Dobra, okej, ale to trzymamy. Tu mamy buty Sonika, więc to teraz sobie poustawiajmy. Co ciekawe, buty są najdroższe, bo one najszybciej padają w setach, więc to też jest całkiem spoko, że to nam akurat... Ej, mam hełm Sonika, tego nie zauważyłem. Mam hełm 27, czyli mam full seta 27 ze skrzyni epickiej. To możemy sobie zamienić. Zapasóweczki sobie porobimy jakieś tutaj oczywiście. To wywalam. Okej, już się trochę wyklarowało. No i dobra. I została nam ostatnia skrzynka, czyli skrzynia N1. I to chciałbym otworzyć. Także może zrobimy tak, że ja sobie wyczyszczę tutaj na razie Q z tego wszystkiego. I teraz na koniec skupimy się na skrzyni N1 MC. Szybki opening. Pyk, stack dusz. Okej, mamy jakiegoś perka. Gdyby udało się dobrze wykopać i szybko, to może byśmy nawet jakąś siłkę sobie kliknęli. Miecz N1! Co jest? Wiecie, co robi miecz N1? Miecz N1 daje wam możliwość przeskoczenia przez pajęczyny. I dodatkowo daje wam doskok. Wygląda to mniej więcej tak, że jak jesteście w pajęczynach, załóżmy, to możecie kliknąć i macie takiego boosta. I nie dość, że to jest antykobweb, że wam niszczy pajęczyny, to jeszcze was boostuje. Ja pierdzielę, co tu się teraz stało? Miecz N1 31. To jest tyle siana, że wy nie macie teraz pojęcia. Dobra, dalej otwieramy. Ogłuszę! Oj. Kto by się tego spodziewał, ogłuszenie, okej? Halo! Skrzynko, opanuj się! Dusze. Obsydianowa ochrona. Dusze. Fire Mario. Yes, it's Fire Mario. Są buty. Jest łopata. Uwaga. Spodnie. Klata. I będzie full set. Ajajaj. Dobra, mało brakowało. Już myślałem. Ale nie, co to jest za potężny drop? Halo. Co tu się od Janie pawliło? Pyk, robimy tak. Kto by się tego spodziewał? Joć się chwyca. Ale porąbana akcja, nie? Dlaczego przed chwilą powiedziałem wam, że później pogadamy o Kill of N1? I dobrze, że on mi dropnął. Bo uwaga, Kill of N1 został ulepszony. I już tłumaczę wam, jaki sposób. Po pierwsze, stary Kill of N1 dawał wam możliwość tylko i wyłącznie dropnięcia kluczy. I to kluczy do oczywiście skrzyni epickiej, ale aktualnie to się zmieniło i taki Kill of N1 daje wam nie dość, że możliwość wydropienia dusz wszystkich kluczy oprócz N1, czyli rzadkich i epickich, to jeszcze dodatkowo dropi wam monety, a na deser macie z niego dwa razy więcej expa, co czyni go aktualnie ultra OP killoffem na naszym trybie. Z kolejnej rzeczy, które możemy zrobić, my sobie sprzedamy te monety szafirowe, czyli nowe szafirki, i tutaj będzie gruba kasa. 205 milionów.
Oj. Plan jest taki, że mamy te boostery, ja z chęcią bym je przetestował. I myślę, że możemy zrobić taki manewr, że weźmiemy sobie te boosterki doświadczenia. A teraz... Jestem! Wiedziałem, że będę... I uwaga, to jestem ja. Idziemy kopać, przetestujemy oczywiście te boostery. Boostery dropniecie ze skrzynki boosterów, to już doskonale wiecie. Także ja idę na strefę premium. I mamy Kilofen 1, uwaga, i lecimy z tematem. A, no tak, ustawienia. Zapomniałem, że macie coś takiego jak ustawienia i tutaj macie automatyczną wymianę na monety. Jak widzicie, automatycznie wymieniło. I włączycie sobie włączyć automatyczną sprzedaż i w tym momencie automatycznie wam sprzedało. Także ja odpalam booster i jedziemy z tematem. Myślę, że git i jak tu skopiemy, ile się da, to szybko tam robimy wjazd i tam kopiemy. Czekamy, raz, dwa, trzy, baba jaka patrzy i ryjemy sobie wszystko. Kurde, jak te levele zapierdzielają. Ej, obsydian! Obsydian ogólnie aktualnie jest najdroższą i najlepszą rudą na serwerze. Zrobiliśmy to ze względu na to, że w momencie pojawienia się cementów, tak naprawdę ten kilof był taki trochę zaniedbany. Nie opłacało się kopać kilofem i tak dalej, więc ludzie nie inwestowali tak w kilofy, nie maksowali ich, więc stwierdziliśmy, że żeby przywrócić do last killów, to dodamy nową rudę, którą właśnie stał się obsydian. Więc możecie kopać obsydian i szczerze, totalnie się opłaca kopać obsa, bo kasa z niego jest po prostu jakaś niebotyczna, nie? Na max perku dropu, z tego co ja pamiętam, jak testowaliśmy, to były jakieś 500 000, czy nawet więcej? Ty, a ja tak gadam do was i gadam, a ja nie spojrzałem, a mam już 50 leveli, nie? To jest totalnie pokręcone, jak na tym boosterze leci ten exp, nie? Co najważniejsze też ogólnie z tym kopaniem tych generatorów, to nie ma znaczenia oczywiście, który generator kopiecie, czy to piasku, czy to, znaczy cementu, czy to złoto, czy kwarc, czy obsydian. Po prostu z każdego generatora dostajecie, z każdego bloku dostajecie jeden expa, nie? I im więcej bloków wykopiecie, tym więcej expa dostaniecie. Oczywiście nie licząc żadnych boosterków, nie? Oczywiście ja totalnie wasteuję tego, w sensie zużywam bezsensownie tego boostera, bo chcę wam pokazać mi więcej, jaka jest różnica w leceniu na tym 400% i jest różnica kolosalna, ale no najlepiej używać ich w momencie, kiedy jest dużo mniej graczy na tych strefach, czyli jakiś późny wieczorek albo rano, więc jak ktoś naprawdę chce totalnie zaorać tutaj naszego boksa, to właśnie do farmienia polecam totalnie godziny poranne albo mocno wieczorne, a nawet w nocy, nie? Także widzicie, skopałem 3 generatory, mam 155 poziom, także no 155 poziom na 3 genach, 50 leveli z generatora średnio, 10 generatorów to 500 poziomów, a 20 generatorów to 1000 poziomów i macie butelkę magiczną, która kosztuje pewnie teraz kilkadziesiąt baniek. No dobra, skoro mamy to za sobą i wiecie, że jest nowy generator, jakim jest obsydian, to ja wam chcę wytłumaczyć, czemu obsydian jest teraz ultra OP i czemu opłaca się go kopać i jak dużego boosta on daje. Otóż sytuacja jest następująca. Klasycznie na takiej łopacie 31 macie szczęście 24, natomiast na kilofie 31 macie szczęście 62, czyli praktycznie 2,3 coś razy więcej. A tak się składa, że obsydian daje wam 24 szkarłatne monety z jednego generatora, tylko jak przemnożycie to przez szczęście, które macie z kilofa, daje wam 2 albo nawet 3 razy więcej niż z takiego cementu. Dlatego wspomniałem, że kilof wraca po prostu do łask, bo jest ultra OP. Czyli jak z takiego generatora cementu, czy piasku oczywiście, wykopicie z 200 000 albo nawet 300 000, no to z takiego generatora obsydianu, jak ja sprawdzałem, wykopiecie ponad pół bani albo nawet 600 000. Opłaca się? No oczywiście, że się opłaca. Dobra, z nowych setów oczywiście, bo jak nowa aktualizacja, to muszą być nowe sety. Mamy takie rzeczy jak set mikrozajaranego. Mikrozajaranego możecie kojarzyć z eventu wielkanocnego, był on graczem top 1, podobnie jak nieznany w zimowym, i oni mają swoje sety. To już taka nasza serwerowa tradycja, że zwycięzca eventu otrzymuje swojego seta. Kolejny to jest Kirby, czyli znany z uniwersum może Mario, Charizard oczywiście uniwersum Pokémonu, Fire Mario to ulepszona wersja Mario, no i Shadow the Hedgehog, czyli uniwersum Sonika. Tak prezentują się aktualne sety, także warto po prostu je sobie raszować. Z takich dodatkowych rzeczy, o które bardzo, ale to bardzo prosiliście, żeby pojawił się na naszym serwerze, to jest oczywiście nieskończona fajerwerka,
skórka, która również się pojawiła w przydatnych. Macie ją tutaj i możecie ją kupić za 64 dusze i szafirową monetę. Także jak prosiliście, tak też się dzieje na tym serwerze. Wbijanie rankingu też było uporczywe z tego co pamiętam i bardzo dużo osób narzekało, że no nie ma opcji na to, żeby oczywiście wbijać jakiś tam wyższy ranking, bo zabicie 100 graczy daje im tylko jeden punkt. Także stwierdziliśmy, że trzeba coś z tym zrobić. I zrobiliśmy. Sytuacja wygląda następująco, że u Jakubka możecie odpalić event Piniata. I event Piniata jest o tyle ulepszony, że za pierwsze miejsce, drugie i trzecie osoby, które zadadzą największy damage Piniacie, otrzymują punkty rankingu. I za pierwsze miejsce macie 10 punktów, za drugie macie 5, a za trzecie macie 3 punkty. I taka sytuacja również jest w kotłu, który naturalnie sam się odpala na strefie bez elytr, co wam później pokażę. Oczywiście nie jak się odpala, bo odpala się w godzinach 17 i 19, ale pokażę wam, gdzie musicie iść na niego. No i tam również jest ta sama punktacja, czyli ten, który wygra kotcha, ma 10 punktów, ten, który jest drugi, ma 5, no i trzecia pozycja ma 3 punkty. Dobra, ale sytuacja jest następująca. Ja bym chciał tutaj coś poddymić. A możemy poddymić sobie na luziku i bezpiecznie, żeby nikomu nie oddawać tych OP itemów, a możemy to zrobić sobie na strefie. I zrobimy to na strefie bez L. Czyli każda początkująca osoba, która chce zacząć u nas na serwerze, może zrobić dokładnie to, co ja w tym momencie zrobię. Ja sobie odpalę booster dusz, bo mi się przyda. Mamy booster dusz na godzinę, mamy miecz i idziemy sobie na strefę bez elek. U nas jest możliwość po prostu bez seta zdobywania sobie kolejnych rzeczy, a wystarczy, że pójdziecie sobie na strefę bez elek, tepniecie randomowym teleportem i będziecie szukać swoich ofiar. A teraz mogę wam na spokojnie opowiedzieć, o co chodzi. O, widzicie, tutaj macie obsydian. Ta droga, którą ja aktualnie idę, prowadzi nas na kotcha, o którym wcześniej wspominałem. Czyli event, który nazywa się King of the Hill, czyli jakby król góry. Polega to mniej więcej na tym, że musicie wejść tutaj na strefie bez elektr na samą górę tą spiralą. Oczywiście możecie się spychać, klepać i wszystko, co wam się żywnie podoba. I jak już jesteście na samej górze, to w tym miejscu na tych 9 blokach musicie stać. Jak widzicie, mi teraz na ekranie pojawiło się na dole, że event kot startuje w godzinach 17 oraz 19. Są to naprawdę OP nagrody, o które uważam, że warto powalczyć, nie? A my idziemy się klepać. Obsydian nie został dodany tylko i wyłącznie tutaj, na strefie bez elek, ale znajdziecie go również w latających boksach gdzieś tam na strefie PvP. Oczywiście nie brakuje naszych okręgów. O ty chamie i prostaku. Nie no dobra, teraz to się odpaliłem, nie? Gdzie jest arena PvP? Dajcie mi go. Nie no, leżyłeś się na roślince? Zrespiłem? Halo? Co za oszustwo? O, ciebie. SSA. Pu, pu, pu. Ciebie też mogłem, ale nie trafiłem. No i później zdobyte dusze oczywiście możecie sobie opierdzielać. Oj, mu waliłem, nie? Ajajajajajajaj. Tak, dobra, jak 20 nastukam, jestem OP, nie? Ale w sumie mogę oddać wam rangę, więc jak ten mnie zostawił... O, zostawił mnie. No dobra. No to plan jest taki. Zostawiacie suba, zostawiacie łapę, piszecie komentarz ze swoim nickiem i czemu ten odcinek wam się podobał. Daj mi żyć, menelu. No. No i jak zostawicie to, co musicie zostawić, to z komentarzy po prostu rozlosujemy 3 rangi elita na trybie box PvP. Tylko pamiętajcie, żeby podać swój nick w komentarzu, nie? I subować kanał, bo jak nie będziecie subować, to nie będzie rank. A wyniki podam na Discordzie. Powiedzmy za jakieś 3 dni. Także wbijajcie na Discorda dcn1mc.pl i czekajcie na podsumowanie konkursu. Nie! Straciłem mój miecz. A więc tak, jak się przygotować na bitkę? Uwaga, szybki poradnik. Bajam jest Jakub. Bierzcie sobie to. To jest ultra potrzebne. Tak? To musicie wsadzać ziomom pod nogi. Zapamiętać. Bierzcie sobie też to. To was uchroni. Ale to jest bardzo drogie, więc musicie bardzo dużo kasy zarobić. Ale to was uchroni. Więc jak macie dużo kasy, robicie to, robicie to. Kupujecie tego więcej i kupujecie tego więcej. Starczy. Tego. Nie wiem ile. Tyle. Jak nie wiecie ile, to tyle, więc to też się przyda. To jak najbardziej, bo jak was zabudują, to jesteście w dupie, nie? Więc to też. I biorę sobie oczywiście tutaj z 2 poteczki. Dobra, zaszalejemy, weźmy 3, nie? I w ten sposób to też jest bardzo ważne. Stack, myślę, że jak najbardziej. Firework przyda się, bo musimy szybko uciekać, jak będzie gorąco. Także to jest cały outfit, który ja potrzebuję. I to sprawia, że jestem gotowy. Pewnie na wpierdziel dość szybki i sprawny, ale...
Dobra, ja jestem gotowy. Ej, a może ja latająco kogoś nastukam? Zobaczmy, jak moje umiejętności latania najpierw. Przy okazji zobaczmy. Oczywiście pierścienie zostały dodane również na strefę PvP. Polega to mniej więcej na tym, że tutaj co jakiś czas regenerują się jakieś efekty i możecie po prostu w nie wlecieć w ten sposób i sobie przejmujecie jakiś efekt. Dobra, tutaj był wcześniej cement niebieski, jest czerwony, więc dużo więcej możecie zarobić. A dokładnie tutaj, jak widzicie, respi się obsydian, więc obsydian jest również na strefie zwykłej PvP. Ej, upytało zioma. Dobra, jeden kill. Zabijam jeszcze jedną osobę na strefie PvP i idziemy na strefę bezelek. Bo na strefie bezelek na pewno moje życie będzie krótkie. Esa, dobra. Złapany. Pyk, pyk. I zaczynam jazdę. Dobra, raz. Dobra, kolejna ofiara. Chodź tu, misiaczku. Ej, co ja tak zmisowałem? Oj, klaps. O, tam jakaś dwudziestka. Chodź tu. Jutku. I pół, i pół, i pół, i pół, i pół. Bratku, nie ze mną takie numery. Bratku. Co z tobą? Mariano Italiano. No nie ma przeciwników, no co mam widzę zrobić? Chciałem poddymić coś tutaj tego typu. I na koniec, dla wytrwałych mam ostatnią rzecz z tego update'u, czyli osiągnięcia. No bo ci wytrwali oczywiście mają to już pouzupełniane pewnie. I dotychczas dawaliśmy wam procentowe szanse, czyli tutaj macie szansę na dwie butelki, tutaj macie szansę na punkty AFK, tutaj macie na, że nie zużyjecie fajerwerki. Jak was jeszcze nie stać na tą oczywiście nieskończoną, to też macie jakieś za to, że latacie. Tutaj macie na przykład, że podczas kopania wyleci wam cała moneta i tak dalej, i tak dalej. A tutaj dodaliśmy następną stronę, która już ma konkretne nagrody. I myślę, że te nagrody są naprawdę, naprawdę warte uwagi. Bo tutaj macie jakieś dusze, macie booster doświadczenia, klucz boosterów i dusze, magiczne butelki. I to wam tutaj z każdym etapem wzrasta. Więc taki ukłon dla was, dla tych wytrwałych, którzy dużo już czasu spędzili oczywiście na naszym serwerze. A ja co? Zapraszam was na n1mc.pl. Grajcie, wbijajcie, podbijajcie. Oczywiście zostawcie komentarz, łapkę w górę, bo będziemy losować, tak jak mówiłem, 3 rangi elita na boksie. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku.